Zrozumienie działania efektów statusowych w grach tego typu jest kluczowe dla przyjemnej rozgrywki, więc ja w tym materiale postaram się Wam przedstawić wszystkie efekty statusowe, jakie występują w grze Diablo 4. Jeżeli natomiast uważacie, że czegoś tutaj nie wymieniłem, dajcie znać w komentarzu, ja wtedy to sprostuję i podepnę. Zacznijmy od takiego efektu jak Vulnerable, czyli Vulnerable, wrażliwość, odkrycie. Objawia się w taki sposób, że nasze HP pęka. Pęka jak takie szkiełko lub jeżeli chcemy zaobserwować na przeciwniku, to wtedy musimy doszukać się fioletowej obramówki paska zdrowia. Nie robi to nic innego jak po prostu zwiększa otrzymywane obrażenia o 20%, czy to na nas, czy na przeciwniku. Kolejnym efektem statusowym jest Fortify, czyli umocnienie. Fortify redukuje bazowo 10% otrzymywanych obrażeń. I możemy je zaobserwować w taki sposób, że nasze HP dostaje takiego ciemniejszego koloru. To jest właśnie Fortify, które się ładuje. Jednakże Fortify dopiero zaczyna działać w momencie, gdy mamy go więcej niż naszego HP. Gdy mamy go więcej niż naszego HP, to wtedy taka korona pojawia się dookoła całej kulki HP i wiemy, że obrażenia są redukowane. Jednak te 10% to jest baza i pamiętajcie, że oczywiście te procenty mogą zostać podkręcone przez jakieś pasywki, gemy, paragony itd., itd. Dalej mamy overpower, czyli takie wzmocnienie naszych obrażeń. Jest to bonus, który jest sumą naszego HP i naszego fortify. Jednak tutaj jest mały procent szans na zadanie takiego damage'u podkręconego, ponieważ jest to tylko 3%. Ale znowu, pamiętajcie o tym, że można te procenty podkręcić poprzez właśnie jakieś skille, czy tam pasywki, czy paragony. Więc te procenty, jeżeli tutaj w materiale się pojawiają, to na ogół to są procenty bardzo mocno zmienne. Daze. Daze to jest odurzenie. Odurzenie, oszołomienie, coś takiego wiecie. Dizzy Dizzy. Jest to status, który jest ekskluzywny dla Rogala. W momencie, gdy Rogue, czyli Łotr, wrzuci ten Daze, wtedy przeciwnik może w dalszym ciągu się poruszać, ale niestety nie może już atakować. Kolejnym statusem jest Chilled, czyli wychłodzenie. Wychłodzenie sprawia, że przeciwnik albo my jesteśmy spowolnieni i w momencie, gdy ten Chilled, to wychłodzenie pojawi się, zostanie wbite w nas kilka razy, wtedy zostaniemy zamrożeni, czyli pojawi się Frozen. W momencie, gdy ten Frozen, to zamrożenie jest na nas albo na przeciwniku, wtedy ta postać nie może się poruszać ani atakować w żaden sposób. Kolejnym statusem jest Stagger. I Stagger, z tego co kojarzę, jest ekskluzywny pod kątem PvE. I tutaj chodzi o bossy, o world bossy i o zwykłe bossy. Stagger nabija się poprzez używanie umiejętności, które wrzucają jakiś crowd control, czyli jakąś kontrolę tłumu. Wszystkie slowy, stuny i tak dalej, wrzucają ten stagger. Stagger nalicza się pod paskiem HP naszego przeciwnika, naszego bossa. W momencie, gdy ten stagger, ten pasek się naładuje, wtedy boss pada na kolana, przewraca się, chwieje się, dzieją się jakieś cuda i po prostu można w niego bić bez obaw, że coś nam zrobi przez ten czas, jak ten pasek z aktywnego stagera się kurczy. I na ogół po tym, jak zostanie taki, ten pasek stagera się skończy, wtedy jeszcze coś się z world bossem zadzieje, ponieważ w przypadku zwykłych bossów tam już się nic więcej wesołego nie wydarzy. W przypadku world bossa, tak jak Ashava, kolce, które ma na łokciach, znikają, wybuchają. Kolejny status, i to jest chyba też ekskluzywne dla PvE, nie zauważyłem, żeby na jakiejkolwiek umiejętności w grze Fear się pojawiał. Fear, czyli przestraszenie się po prostu. Wystraszenie się działa to w taki sposób, że nasza postać, tracimy kontrolę nad postacią i postać odbiega. I to chyba też jest tylko pod PvE. Dalej mamy barierę. Bariera, no to takie szkiełko pojawia się na naszym HP i bariera pochłania obrażenia w takiej liczbie, ile tej bariery jest. Status healthy, czyli zdrowy. Jesteśmy zdrowi, gdy mamy powyżej 80% HP. I tutaj mówię o tym, to jest dosyć istotne, ponieważ niektóre rzeczy dzieją się, niektóre statusy uruchamiają się, niektóre efekty się pojawiają w momencie, gdy mamy właśnie to healthy, gdy jesteśmy powyżej 80% życia. Z kolei w drugą stronę jest injured, czyli jesteśmy zranieni. I zranienie jest wtedy, gdy mamy poniżej 35% zdrowia. I tutaj dla przykładu jest taka pasywka w paragonach,
która daje nam szansę na to, że przeciwnik od razu zginie, gdy go zaatakujemy i ma poniżej 35% zdrowia, tam jest jakiś niski procent na to, że to się wydarzy. Potem mamy bleeding, poison i burning, czyli krwawienie, zatrucie i podpalenie. No i to są obrażenia, które rozkładają się w czasie, ale tutaj znowu pamiętajcie o tym, że można dołożyć do nich efekty. Dajmy na to, przeciwnik, który ma na sobie, powiedzmy, zatrucie, jest także spowolniony o ileś tam procent, więc one się potrafią też bardzo fajnie łączyć z różnymi efektami. Dalej, stun znamy i kojarzymy z każdej gry, czyli takie krótkie po prostu oszołomienie nas czy do przeciwnika. Knockback, czyli odepchnięcie. Gracz, który walczy w zwarciu, zostaje odepchnięty, nie ma zasięgu tego, żeby uderzyć w zwarciu. Knockdown, czyli obalenie. Do tego immobilize, czyli unieruchomienie. Taunt, czyli prowokacja, przeciwnik nas zaczyna atakować. Do tego jest pull, czyli przyciągnięcie, no i slow, czyli to spowolnienie. Dalej mamy immune, czyli niewrażliwość. Niewrażliwość usuwa wszystkie negatywne efekty, jakie są na graczu, plus stajemy się po prostu nietykalni, nie otrzymujemy żadnych obrażeń, nic nam się nie może wydarzyć. To się objawia tylko i wyłącznie poprzez napis nad głową, ale z tego, co mi się wydaje, warto, żeby każda klasa miała na sobie taki immune, chociaż jedną umiejętność, która daje możliwość ucieczki, uratowania siebie. Dalej jest unstoppable. To jest efekt, który działa w taki sposób, że zrzucamy z siebie cały crowd control, czyli całą kontrolę tłumu, jaka na nas jest, i jesteśmy po prostu nie do zatrzymania. Tak? Przebijemy się przez wszystko i żadna CC, żaden crowd control nie może być w nas wtedy wbity. I tak naprawdę to by było na tyle. Bardzo ładnie, sprytnie i szybko przebrnęliśmy. Oczywiście są też takie rzeczy, ale to już nie są efekty statusowe, chociaż na końcu o tym powiem. Crit Chance, Crit Damage i Resist oraz Lucky Hit. No to Crit Chance wiemy, że to jest szansa na obrażenia krytyczne. Crit Damage, zwiększenie naszych obrażeń krytycznych. Resisty, czyli obniżenie jakichś obrażeń, to samo jest też z armorem, no i Lucky Hit, który tutaj może zainteresować, jest to Lucky Hit to Lucky Hit, tak? To jest taki szczęśliwy traf. Szczęśliwy traf również można podkręcić i na ogół jest to ujęte przy umiejętnościach, po prostu gdy taki Lucky Hit wejdzie, to wydarzy się coś jeszcze dodatkowego, co może wpłynąć pozytywnie na nas albo negatywnie na przeciwnika. I to by było, moi drodzy, na tyle, więc ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, no i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale albo na streamach na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, cześć, cześć. Wszystkie linki są oczywiście w opisie tego materiału.